Niemal 400 tysięcy złotych będą kosztowały prace związane z remontem mostu Młyńskiego na Auschwitz w Bożencinie. Wykonawcą inwestycji jest firma Buddruk z Porąbki Iwkowskiej. Most o długości 40 i szerokości 5 metrów został uszkodzony podczas powodzi z 2010 roku. Realizujemy kolejne prace w zakresie odbudowy powodziowej po powodzi w 2010 roku. Trzeci etap odbudowy dróg wał prawy, wał lewy wraz z zabezpieczeniem powodziowym. Budową murków zaporowych o wysokości 1 metra, które mają na celu zapobieżenie sytuacji, jaka wystąpiła podczas ostatniej powodzi przelewania się wód rzeki Auschwitza przez koronę obwałowań. I realizujemy również inne prace związane z odbudową dróg i obiektów inżynieryjnych, tak jak tutaj w Bożencinie na moście tak zwanym Młyńskim, gdzie będzie przeprowadzony kompleksowy remont. Zakres prac przewiduje kompleksowy remont mostu, łącznie z wymianą nawierzchni i renowacją konstrukcji samego mostu. Najbardziej kosztowną inwestycją jest inwestycja odbudowy dróg wał prawy, wał lewy z zabezpieczeniem powodziowym, gdyż jej wartość szacowana jest na około 13 milionów złotych, a wartość etapu trzeciego, który aktualnie realizujemy, to kwota 5 milionów 200 tysięcy złotych, w ramach której będą przeprowadzone prace na odcinku 2 km 685 metrów. Do wykonania w przyszłym roku zostanie około 300-metrowy odcinek, który domknie realizację tej inwestycji w Bożencinie. Inwestycji, która pozwoli mieszkańcom tej miejscowości w przypadku wystąpienia podobnego zdarzenia jak w 2010 roku spać spokojnie. Remont został zakwalifikowany przez Komisje Wojewódzkie, a na jego przeprowadzenie gmina uzyskała promesę z Urzędu Marszałkowskiego. Uzyskaliśmy promesy. W tym roku największą promesę przyznaną gminie w Małopolsce w wysokości 7 milionów złotych i w zasadzie wczoraj można powiedzieć kolejną promesę 215 tysięcy złotych na realizację odbudowy drogi Biedacz-Grądy w Bielczy i realizację odbudowy przepustu w drodze na wsi w miejscowości Przyborów. Można powiedzieć, że w gminie Bożencin w zasadzie mamy już około 90% szkód powodziowych zlikwidowanych. Pozostały jeszcze pewne odcinki dróg, jak również prace na urządzeniach melioracyjnych, ale mamy nadzieję na pozyskanie kolejnych promes i wykonanie tych prac w roku bieżącym i w roku przyszłym. Planowane zakończenie prowadzonych prac to listopad tego roku.